Moja znajoma zgłosiła się do mnie ze strasznym problemem. Ona ma straszny problem, bo ona się martwi. Ona się martwi jedną bardzo przykrą rzeczą. Ona się martwi tym, że ona nie potrafi podjąć decyzji. Ona by tak bardzo chciała podjąć decyzję. Słuszną, nawet niekoniecznie słuszną, nawet niech to będzie jakakolwiek decyzja, żeby to była dowolna decyzja, może nawet nie najlepsza, ale żeby ona wreszcie podjęła tę decyzję. I ona się tak tym strasznie martwi, że ona nie potrafi podjąć decyzji. I oczywiście okazałem pełne zrozumienie, a nawet więcej niż pełne zrozumienie. Kochani, bo pełne zrozumienie w stosunku do kobiety to jest czasami dopiero początek zrozumienia. Żeby kobietę zrozumieć, to samo pełne zrozumienie to jest za mało. A ja okazałem pełne zrozumienie i jeszcze trochę i się jej zapytałem w końcu: kochana, skoro ty się tak martwisz, że nie możesz podjąć decyzji, to czy to twoje martwienie wpływa też na twoją duszę? Bo twoja dusza chyba cierpi z tego powodu, że się martwisz. Ona mówi: i to bardzo, i to bardzo. Mówię: a jak masz cierpiącą duszę, to to chyba utrudnia podjąć decyzję. Ona mówi: i to bardzo, i to bardzo. I wtedy wyciągnąłem taką cieniutką konkluzję. Kochana, a może ty dlatego nie potrafisz podjąć decyzji, że ty się martwisz? Kochani, wyraz jej oczu to Archimedes, jak wyskoczył z wanny, nie miał takich oczu jak ona. I ona powiedziała: wiesz, ty możesz mieć rację. I ja wam powiem, że ja tę rację mam. Jak ktoś się martwi, to nie może podjąć decyzji. To go bardzo martwi.